Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Hyper Light Drifter. Jest to, nie wiem, dziewiąty dzień z świątecznej edycji serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się darmówkami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. Hyper Light Drifter już był, więc dla tych, którzy nie złapali, dziś 27 grudnia od 17 do jutra do 28 grudnia do godziny 17 można go znowu sobie złapać, dla tych, którzy przeoczyli. Jutro od 28 grudnia od 17 do 29 do 17 w sumie nie wiadomo co będzie. Internety twierdzą, że to może być Shadow Tactics Blades of the Shogun i nie grałem, więc nie wiem, ponoć jeden z tych szogunów, czy samurajów, czy whatever to jest, ma tą stylizację na hełmie. Mi się to bardziej z czymś pirackim kojarzyło, ewentualnie z jakimś Dungeon Keeperem, ale Zakładam, że internauci mogą kojarzyć czegoś, czego ja nie wyłapałem. Dobra, jeżeli chodzi o Hyper Light Drifter, umówmy się, przy moim pierwszym podejściu przekonałem się, że to jest jedna z tych gier, w które będę mega cienki, ale z drugiej strony stylówka jest awesome. Confirm. Jak tu? Okej, okay, start. Stylówka jest czaderska, to jest taki 80s cassette future, tak to się nazywało? Przyszłość widziana latami, oczami lat 80., latami ocz 80., tak. Te bardzo neonowe kolory i tak dalej, więc to jest coś, co wyglądało mega. Plus ta pixelartowa stylówka w tej grze naprawdę wymiata. Tego typu produktów kilka było do złapania tam, nie wiem, Moonhunters czy jako. Nie, Moonhunters to myśmy z Misiaki grali. Jak się nazywała ta druga? Była jeszcze jedna taka, albo nawet dwie gierki z podobnym gameplayem na Epiku. Aczkolwiek ta jest chyba stylistycznie najmocniej podkręcona, więc synth pełną gębą. Wielkie co się tam w tle, nie to żeby coś. One Punch Man! Znaczy nie, wcale nie miałem skojarzenia. Pamiętam, jak bodajże grafików obserwowałem na Twitterze, jak oni wrzucali arty z tego, zanim jeszcze produkt powstał, i to było takie wow, stylowa jest genialna. A później wow, to będzie gra! Strasznie głośno, ściszałem, ale chyba mi nie pykło. Ewentualnie moje głośniej, ciszej totalnie się nie tyczy animacji. Ej, dopiero teraz poczułem, że jest ten totalny vibe niemego kina. Jak w niemym kinie próbują wam pewne rzeczy pokazać zamiast mówienia i trzeba się sporo domyślić, to wydaje mi się, że to otoczka się znalazła w tej grze, co może być dobrym atutem, szczególnie jeżeli nie będzie żadnych innych tekstów do czytania, to byłoby okej. Te pieski nawiązujące do egipskich tych, jak on się nazywał? Który miał pieska? Set miał to dziwne zwierzę, ale troszkę filtu do rozdarcia. Ach, obudziliśmy się z koszmaru. Sprawdzę tylko, jak jest. A, setting controls, tu jest. Nie, jest ściszone.
W sumie mogłem jeszcze bardziej, ale i tak jest makabrycznie głośno. Język jest do wyboru, aczkolwiek polskiego nie ma, więc jeżeli szukacie, żeby gierki były w języku polskim, to niestety nie jest ta gra. Pod A jest evade, pod X-em jest atak, pod Y-kiem jest nie wiem co. Nie pamiętam. Pod B nie ma nic, więc... Wow! Okej, okay, leczenie jest pod LB. Spróbujmy się kawałek przebić, żeby sobie przypomnieć, o co z tym produktem chodziło do końca. Wszystkie kwiatki moje! Tara! Myślałem, że tu będzie może coś ukrytego. Wielka ręka giganta robota. Tak, już się wyhealowałem, już to zrobiłem. Klikając na ślepo przyciski. Zjechaliśmy na dół. Wood. Winda. Pixel artowa winda. Ostatnio grałem w Chasma i w jeszcze jakąś jedną Metroidvanię. I w każdej są te windy jeżdżące góra-dół strasznie długo, tak jakby, miało być... Aha, tak. To dobrze zapamiętałem, to jest ten patent, że jak się źle człowiek bo nie da się spaść próbując iść, ale jak się źle człowiek ustawi, to może źle zwejdować i wpaść w na dół. Albo to było w Wizards of Legend? No hej! O, nie miał nic dla nas. Jak mi przykro bardzo. Witbit. Się coś aktywowało, tutaj nic więcej dla nas nie ma. Spróbować nie spaść, widzu, spróbować nie spaść. To byłby wyczyn. Czy tu? Nie, tu też nie. Ta-ta-ta-ta-ta. Taki troszkę Mad Max? Postapokaliptyczna przyszłość. Dostaliśmy gana i teraz będzie się dało z gana zapewne korzystać. Dadzą pod... Tak, pod triggerem. Dobrze, wygodnie. Pomarańczowo. Wood. I dostaliśmy amunicję. Bardzo miło, bardzo mi się to podoba. Czy ja to mogę rozwalić? Mogę to rozwalić. O, da się to zdeaktywować. Czyli jakby ktoś nas gonił, przebiec i go zrzucić na dół? Why not? Jeżeli można. O, przeżył jeden. Troszkę zlamiłem. Żeby to pierwszy raz. Będzie bolało? Dobrze pamiętam? Będzie bolało? Czy to jeszcze nie tu? Jeszcze nie tu, o! A jednak chyba tu. Teraz jak zeskoczymy? Nie? Okej. Mam jakieś przebłyski, ale może to są przebłyski na przykład z gierki o nazwie Hades. Zresztą też epic overview, aczkolwiek nie z darmówki, bo Hadesa sobie nabyłem drogą kupna sam dla siebie. Co ja jestem? Link, że wszystkie kwiatki ścinam? Troszkę nie najlepszy pomysł. Jak się nagle cicho zrobiło? Przerażająca wręcz cisza. I jak w większości tego typu produktów, musimy wejść na górę i zrobić rzut na to, co nas czeka. Jakieś miasto, nie miasto. Musi być rzut okiem na widoczek. Children of Morta. Brawo, Wizu, brawo. Nie to chciałem zrobić. Tak, takich gierek ostatnio było sporo, pixel artowych, gdzie nagle wychodzimy i widzimy przed sobą całą ścieżkę, którą będziemy musieli przebyć jako bohater, ratując, nie wiem, świat, czy tam rodzinę w wypadku, czyli ten nowy...
Jezu, nie waś w to, czarny deszcz. To wcale nie jest ten, jak to się nazywa, Death Stranding. Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. Już? Rozniósł mnie? Totalnie. I na części. A uratował mnie jakiś kozak rzeźnik. Kozaku ty! Kozaku! No dajżeż znać! Szturchnij mnie z obcasa. Hopsasa. O, dowróg nas do domu. Znowu skażenie z Children of Morta. Nie żeby coś. Skończył coś robić. To jest ten sam rzeźnik? Mam wrażenie, że inny kolor miał. Chyba tak samo zareagowałem ostatnim razem, jak to grałem, że da się wejść ten pod kołderkę chodząc. Dobre wykorzystanie asetów? Dobre wykorzystanie asetów!